Dokładnie w tym roku zajezdnia tramwajowa Annopol, która znajduje się za moimi plecami, będzie już oddana do użytku. A jak wygląda budowa? Zaczynamy! Zjazd do zajezdni Annopol. Witam Was tutaj, cześć, czym Aviznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał zjazd do zajezdni Annopol. Zamiast Wam mówić, gdzie wszystkie budynki się znajdują, macie je pokazane bezpośrednio z opisami w ten sposób. W poprzednim filmie, który był Was bezpośrednio o samej zajezdni, a nie o tramwajach z opuszczonym pantografem, pokazałem Wam mniej więcej w ten sam sposób. I chyba Wam się to spodobało, więc jak mam czas i możliwości, to będę Wam w ten sposób pokazywać całą zajezdnię Annopol, bo najprościej byście po prostu mogli sami zobaczyć, który budynek to który. Bo jest ich tutaj co niemiara. 21 dokładnie, jak macie wedle tej listy. Chociaż część to oczywiście zbiorniki bezpośrednio retencyjne i wody szare i tak dalej, których jest co niemiara. Natomiast w tym momencie zobaczycie dwa budynki wylatujące. Budynek 7A i 7C to są bezpośrednio budynki od zaplecza całego technicznego, czyli budki wartownicze. Natomiast tak, po kolei widzicie wszystkie budynki, co jakiś czas on się też pojawia do spiska. No i co najważniejsze mogę powiedzieć o samej zajezdni, to parę konkretów i szczegółów. Sama zajezdnia kosztuje ponad 1 000 000 000 zł, z czego mniej więcej połowa jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Realizacja to 26 miesięcy, z czego ma się zakończyć w tym roku. Powierzchnia całej zajezdni to 12 hektarów i 14 km nowych torów tramwajowych. Oczywiście nie, gdybyśmy je dociągnęli w linii prostej, bo de facto cała zajezdnia jest trochę mniejsza i nie ma aż tak dużej długości. No i w ten sposób to wszystko się tutaj w tym miejscu oto i prezentuje. Znaczy, z tego co widzę, planowane zakończenie konkretnie tej budowy to jest luty 2024, ale pewnie skończą to trochę wcześniej, znając życie, bo faktycznie możemy zobaczyć, że tutaj całkiem są zaawansowane prace. Przy budynku numer 3, który widzicie przez cały oblot, to jest hala postojowa, będą... Znaczy, już widzimy montowany dach na nim, tak? Całe rusztowanie mniej więcej w poprzednim filmie 2 miesiące temu mogliśmy zaobserwować. Teraz już jest już montowany dach. Natomiast co do pozostałych budynków, to ogólnie w większości jest już cała konstrukcja, jeżeli chodzi o beton, zrobiona. Mamy tak przy budynku 11, 5, 2, 8, 7A, czy przy budynku 4, przy budynku 6 jeszcze nie ma stropu, widzimy bezpośrednio. Też budynek 6, jeśli to z Was jest ciekawe, co to za budynek, to jest budynek wiaty garażowej. I on tam faktycznie się znajduje. Natomiast najmniejsze prace są zaawansowane, jeżeli chodzi oczywiście o budynek numer 10. Budynek numer 10, a właściwie 10A, to jest tor testowy, który się ciągnie przez mniej więcej prawie całą długość całej zajezdni. To jest jeden długi, prosty budynek. I on w tym miejscu jeszcze nie powstaje. W sensie widzimy ten numer 10 teraz, ale on jeszcze jest budowany i to nawet nie ma jego połowy na całą długości, więc to jeszcze chwilę poczekamy. On bezpośrednio się kończy w budynku już 1C, a budynek 1C, jak widzicie, też jest budowany. No i tutaj przy wszystkich budynkach 1C, 1B, 1A, czyli tych po lewej stronie, tam gdzie ten dźwig wystaje, to jeszcze widzimy, właściwie dwa dźwigi, tam widzimy, że dopiero się zaczęły elementy podstawowe, w sensie mamy już podstawę, teraz powstaje dopiero pierwsze piętro i później będą kolejne piętra powstawać. Tutaj też na samym dole, mniej więcej na środku, jak teraz patrzymy, jest budynek numer 9. To jest budynek bezpośrednio lakierni, garażowania wagonów wypadkowych i pługów. Tam faktycznie też są mniejsze zaawansowane prace i on jest tak typowo w centralnym miejscu, więc trudno mi go trochę pokazać, ale spokojnie się do niego przejdziemy, żebyście mogli zobaczyć lepiej go z bliska. No, największym efektem jednak jest ta główna hala postojowa, która faktycznie jest już z elementem dachu zamontowanym, przynajmniej w niektórych miejscach, więc to faktycznie robi wrażenie. Ale przejdźmy się po kolei po wszystkich miejscówkach. Same biuro budowy zyskało nowy wjazd bezpośrednio teraz od Annopolu, co jest na plus oczywiście, jeżeli chodzi o ich dojazd. Natomiast wracając do budynku numer 1, możemy zobaczyć właśnie tym, co jest przed nami, że jest już cała część dolna zrobiona, czyli fundamenty mamy i teraz zaczyna powoli wychodzić wszystkie ściany, wszystkie zbrojenia i wszystkie słupy do góry. To będzie budynek hali napraw, warsztatu i magazynu i hali obsługi technicznej. To wszystko się będzie tutaj znajdować, oczywiście w poszczególnych trzech oddzielnych od siebie częściach,
ale jest to ogólnie jako jeden cały budynek, dosyć duży, pokaźny. Jest to drugi największy budynek oczywiście po hali postojowej, która jest no, jednak dużo większa i tam faktycznie po całej długości tam będą się znajdować. Tutaj będzie trochę to inaczej wyglądać, bo nie wszędzie będzie to lodowisko. Jak widzicie, na razie pod halą postojową jest piasek, czyli dach jest chroniony tylko i wyłącznie piasek, no ale oczywiście to wszystko się tutaj zmienia. Tu jeszcze z boku, zobaczcie, faktycznie są i dźwigi, i wszystko. I tutaj ten bunkier betonowy, który widzicie, to jest budynek numer 12. Nie widzieliście go wcześniej, bo go nie podpisałem. To jest transfostacja i to będzie całe centrum, jeżeli chodzi o energetykę tego miejsca. Zaraz równie z drugim budynkiem, numer 4, który za chwilę zobaczycie, który to jest budynek podstacji trakcyjnej. Ten budynek to jest ten teraz najbardziej wysunięty po prawo, najbliżej z nas. Zaraz bezpośrednio za tym zbiór. Tam będzie też właśnie transfostacja i to wszystko będzie zlokalizowane. Teraz na pierwszym planie widzimy budynek numer 9, czyli lakiernia i garaż wagonów powypadkowych, no i oczywiście dla wszystkich pługów. Tutaj widzimy już ten tor testowy, który będzie właśnie całkowicie zbudowany, który się wysuwa. Mniej więcej taki właśnie prosty, jeden długi budynek. Będę chciał do niego koniecznie wejść, jak już będzie budowany, bo on będzie robić faktycznie wrażenie jako jeden dosyć długi tor zabudowany całkowicie. Czegoś takiego w Warszawie jeszcze nie mamy, jeżeli chodzi o tramwaje warszawskie. No i dalej już poszczególne budynki. Ten na pierwszym planie, który teraz widzimy, to jest budynek administracyjny i w nim będą oczywiście jakiekolwiek biura i papierkowe roboty robione, jeżeli chodzi o całą administrację tym całym wielkim ośrodkiem. A sam dojazd do zajezdni będzie zapewniony przez nową ulicę, która w tym miejscu musi być wybudowana. Będzie oczywiście wzdłuż niej torowisko tramwajowe, chociaż tramwaje liniowo tutaj z pasażerami już nie będą jeździć. Poza oczywiście jakimiś specjalnymi na okazję zjazdami do zajezdni. W ostatnim miesiącu mogliście dokładnie zaobserwować, bo pokazałem wam to, i tramwaje tutaj były dosyć widowiskowe, że faktycznie teraz tędy jeżdżą bez pantografów. I wytłumaczę, czemu to się wydarzyło teraz, skoro tutaj jeszcze jako takowe prace tramwajowe, jeżeli chodzi o przebudowę torowiska, nie są realizowane. Bo to tutaj trzeba powiedzieć już w tym momencie, że nawet jeżeli faktycznie rozpoczną się tutaj już prace budowlane połączenia zajezdni tramwajowej Annopol z całą trasą tramwajową na Żelenie Wschodni, to trzeba będzie całkowicie wyłączyć ruch w tym miejscu, bo muszą być wbudowane nowe rozjazdy zarówno w kierunku pętli Annopol, jak i w kierunku pętli Żeleń Wschodniej. I to będzie uniemożliwiało całkowicie ruch tramwajów do tego miejsca. Najprawdopodobniej będą jeździć tramwaje wahadłowo do metra Brudno. Natomiast to nie zmienia faktu, że nie wiecie, czemu to będzie, czemu aktualnie nie ma tej sieci trakcyjnej. Czemu ona została zdemontowana teraz, a nie poczekali jeszcze chwilę, żeby po prostu normalnie wszystkie linie tramwajowe mogły ten dalej jeździć prosto, bez takich utrudnień, tak jak teraz, że muszą się zatrzymać, opuścić pantograf, przejechać kawałek trasy bez sieci i to jest bardzo krótki kawałek i dopiero później na kolejnym przystanku podnieść. Już wam tłumaczę. Jest to spowodowane oczywiście tym, że tutaj na górze, możecie zobaczyć, jest bardzo nisko sieć wysokiego napięcia. I aby zdjąć jakiekolwiek kable energetyczne niżej, poniżej, w tym wypadku kable zasilania tramwajów, trzeba to zrobić wyprzedzeniem i ta sieć na górze musi zostać wyłączona z napięcia. A takie zaplanowanie, wyłączenie napięcia musi się odbyć na rok wcześniej. Rok wcześniej trzeba było zaplanować to. A ponieważ tramwaje, domyślam się, że nie miałem albo czasu, albo nawet pieniędzy, bo to też pewnie kosztuje wyłączenie takiej całej sieci, no to skoro wtedy akurat była zamknięta cała ta sieć wysokiego napięcia w związku z jakimiś tam pracami modernizacyjnymi na tej całej linii, dlatego tramwaje stwierdziły, że wtedy akurat zdejmą tą sieć i od tego czasu po prostu przez te kolejne pół roku, mniej więcej do wakacji, kiedy się tutaj rozpoczną te prace kolejne, na spokojnie tramwaje będą mogły cały czas dojeżdżać do pętli Żeleń Wschodniej i do poszczególnych kolejnych przystanków na trasie. Natomiast sama nowa ulica, jak widzicie, tutaj powstaje już mniej więcej, jest wyrównany teren całkowicie, stara ulica została wyburzona, która tutaj wcześniej jeszcze była i możemy zobaczyć też tutaj po prawej stronie na dole składzik nowych szyn, które będą tutaj montowane na nowych torowiskach tramwajowych na tym całym obiekcie. No i tutaj całkiem ładnie też się prezentuje cała zajezdnia. Na wprost, na samym środku widzimy w tym momencie, to jest budynek numer 8. Budynek numer 8 jest ciekawym budynkiem, bo to jest budynek tylko wyłącznie garażowy z zapleczem podpisany. Czyli po prostu garaże i jakieś przestrzenie. Natomiast na wprost oczywiście największy i najpotężniejszy budynek, czyli bezpośrednio hala postojowa. I tak, hala postojowa jest ogromna. Na środku, jak widzicie, z trzech części bezpośrednio. W środku mamy te słupy tak rozdzielające te różne części. Torów będzie tutaj całkiem dużo.
na dole, no i większość tramwajów, a właściwie jest planowane, aby wszystkie tramwaje, które tutaj zostają na noc, były po prostu w hali postojowej lub w innych halach, a nie stały bezpośrednio pod chmurką. To jest główne założenie, żeby tak ta zajezdnia wyglądała. Jeszcze tylko powiem jedną ciekawostkę, przy budynku bezpośrednio numer 10, czyli tym testowym, o którym mówiłem, będzie jeszcze myjnia, dwie myjnie przelotowe i jedna myjnia do gruntownego mycia. To było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny znaczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!